No i stało się. Premierowe wydanie Go Forward Come Live w auli Business Link w Warszawie przy Mokotowskiej 1. Mówię o tym adresie dlatego, że mam nadzieję, że to będą cykliczne spotkania. Zaczynamy premierowo z Arturem Orzechem. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Dziękuję, że pan się odważył, bo to takie wcale nie jest proste, a nieoczywiste przyjść gdzieś i dać się rozdziewiczyć w jakimś sensie, nie? Czyli pierwszy raz my to wszystko robimy, dobrze. Nie, no koledze z radiowej trójki się nie odmawia. Z panem, mam nadzieję, będzie bezpiecznie. Są już z nami tutaj goście także w auli Business Linka. Jeśli państwo będą chcieli do nas dołączyć, to zapraszamy. Drzwi są na dole otwarte, ale mam nadzieję, że także państwo przed komputerem, tabletem, telefonem, gdziekolwiek nas podglądają. Zachęcam do tego, bo jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania o Iran, z Iranem związane do Artura, to proszę je z przyjemnością zadawać. Będę cytował, bo kogo by nie zapytać. I nawet jak opowiadaliśmy o tym, że my się dzisiaj spotkamy i będziemy rozmawiać, to wszyscy mówią: Iran, jak ja bym chciał, albo jak ja bym chciała. Ale wiesz, że to nie jest takie zjawisko stare. Moim zdaniem to jest zupełnie nowy trend. Nie mam absolutnie żadnych wiadomości, ani takiej buty w sobie, bym mówił, że to po publikacji mojej książki. Natomiast rzeczywiście ta książka zmieniła część świadomości ludzi na temat Iranu, tej przekazywanej przez media. I faktycznie ja też do radia dostaję sporo maili od dłuższego czasu z pytaniami, czy my we dwie możemy pojechać do Iranu, czy jest bezpiecznie i tak dalej. Te rzeczy, które się powtarzały, zawsze kierowane takie pytania w moją stronę jeszcze przed publikacją tej książki, one wracają i fajnie, że wracają, łącznie z takimi ekstremalnymi pomysłami, że pani chce na rowerze przejechać z Teheranu do Persepolis, co odradzałem. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dróg? Nie da wiesz się, co, nie, no, drogi są. Drogi są, natomiast w Iranie nie ma kultury cyklistów. Mhm. Jakby rowerzysta postrzegany jest tak jak pieszy, czyli generalnie powinien uciekać, jest. Szczególnie przed ciężarówkami. I to nie tylko w Teheranie, ale w ogóle. Tak, tak. Mhm. Natomiast, bo tytuł tej książki, o której rozmawiamy, która trochę też nas prowokowała do tego spotkania, wiza do Iranu, to jest też odpowiedź, dlaczego to nie jest takie łatwe. Historia tej wizy w ogóle przemeblowała mi układ książki, bo ja napisałem zupełnie co innego, natomiast gdzieś tam działa się w tle historia z moją wizą, bo faktycznie to nawet nie chodzi o to, że jestem iranistą z wykształcenia, tylko ja wielokrotnie byłem w Iranie i w czasie studiów, i w czasie potem 12 lat mojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim wykładowcy w różnych aspektach, prywatnie, jako tłumacz rządowy, jako tłumacz jakichś tam wypraw czy ekip gospodarczych. Tylko nigdy nie byłeś Arturem Orzechem z dziennikarzem, tak? Tak, ja zawsze byłem Arturem Orzechem, iranistą, nie wiem, jadącym prywatnie albo bardziej służbowo, ale jeśli służbowo, to jako tłumacz albo jako naukowiec. I nagle się okazało, że zauważono w ambasadzie, że muszę wypełnić jednak wizę dziennikarską, a ponieważ to był rok 2009, tuż przed wyborami, tą reelekcją Ahmadinejada, więc taki bardzo delikatny czas, nagle się okazało, że ten Artur Orzech, który wielokrotnie dostawał bez problemu wiz, już nie może dostać tak łatwo wizy, bo może być zagrożeniem. Bo nigdy nie byłeś groźny dla nich, prawda? Nie, bardzo spokojnym człowiekiem jestem. Tak, swoją drogą, bo rzeczywiście znaliśmy się, widzieliśmy w programie trzecim, ale nigdy nie mieliśmy okazji usiąść ze sobą i dłużej porozmawiać. A dzisiaj, o dzień dobry. A dzisiaj mamy tę możliwość i ten czas, żeby to rzeczywiście zrobić. Do tego kraju należy się bać, czy to na ten kraj trzeba się otwierać, bo świat myśli sobie, kurczę, znieśmy wizy, pozwólmy im żyć normalnie. Z tym ostatnim bardzo się zgodzę, to znaczy pozwólmy ludziom żyć normalnie. A rzecz podstawowa i też taki mój pomysł na napisanie książki jest taki, żeby odczarować bardzo zły wizerunek Iranu, szczególnie Islamskiej Republiki Iranu, tak, bo to, co wcześniej było, to nie przez wszystkich jest pamiętane. Chodziło mi o to, żeby powiedzieć, że Irańczycy są wspaniałymi ludźmi, że dla mnie Iran, niezależnie czy on się nazywa Islamska Republika Iranu, czy po prostu to jest Republika Iranu, czy była jakaś tam monarchia, generalnie kraj to ludzie, a ludzie są cudowni, inteligentni, bardzo przyjaźni, bardzo gościnni, którzy w dodatku mają mnóstwo polskich cech, takich, które my powoli tracimy, jak taka gościnność i wystawność, my już coraz bardziej przechodzimy w przyjmowaniu gości na taki model Europy Zachodniej, paluszki, woda mineralna, a oni nie. Jeśli chcą cię ugościć, to robią to tak, jak kiedyś bywało u nas. Więc oddzielmy państwo, politykę, Islamską Republikę Iranu od Irańczyków, którzy tam mieszkają i część z nich naprawdę się męczy. Bo ja jestem zafascynowany też z tego powodu, że obserwując, jak oni funkcjonują w social mediach, i najwyższy duchowy przywódca, i szef dyplomacji, to są ludzie, którzy funkcjonują tam tak, jak że nawet niektórzy politycy europejscy nie potrafią tego w ten sposób ogarnąć. Że to jest jakaś taka komunikacja na tak nowoczesnym i wysokim poziomie, jakiej nie ma w krajach europejskich. A jednocześnie czasem to jest taka komunikacja, że jak przeczytasz to, co ma do powiedzenia
Chamenei, to się boisz. No tak, co innego z komunikacją na świat, tak? Co innego z komunikacją na świat, co innego ze zmaganiem się Irańczyków takim codziennym. Na Facebooku to należy docenić, bo my o tym nie wiemy. My sobie myślimy, że Irańczyk, jak już ma podpięty internet, to po prostu otwiera sobie aplikację, ma tam konto, wchodzi i komunikuje się ze światem. Nie. Irańczyk, żeby komunikować się na Facebooku ze światem, musi mieć program, który łamie zakodowanie programu przez władzę. Te kody, to taka fajna zabawa, my też to mieliśmy gdzieś tam w stanie wojennym, w innych wymiarach, ale to mniej więcej też jest taka zabawa, że tak zwane służby kodują Facebooka, kiedy chcą, natomiast Irańczycy odkodowują. Tyle tylko, że 2 tygodnie później tamci, co zakodowali, znowu zakodują, więc ci muszą znowu pracować, żeby odkodować. Tak, ja czasami piszę na Facebooku do swoich przyjaciół i nie dziwię się, że na przykład przez 5 dni nie mam odpowiedzi, bo to nie polega na tym, że mój przyjaciel nie chce odpisać, tylko właśnie skończył mu się tamten program i czeka na nowy program, żeby mógł wejść na tego Facebooka i odpowiedzieć. I oni sobie z tym radzą? Oni uznali, że tak to po prostu w ich kraju tak, działa i się tym nie przejmują? Nie przejmują, tak? się tym absolutnie. Tak. No co mają zrobić? A mogą pisać, co chcą? No jak odkodują, to wtedy piszą, co chcą. Ale to nie jest tak, że... Bo to trochę jak ze złodziejami, przemytnikami. Przemytnik zawsze stara się przechytrzyć pogranicznika, że w którymś momencie te służby jednak pukają i mówią, to co pani tutaj napisała, nam się nie podoba, idziemy. Tak było, ale po tej krwawej rewolucji, w zasadzie czy takim zrywie narodowym z 2009 roku, mam wrażenie, że w tej chwili państwo jako struktury władzy odpuszczają troszkę. Duchowni i myślę nowy prezydent wiedzą doskonale, że jeśli się ma społeczeństwo skonstruowane w ten sposób, że masz 65% młodych ludzi do 35 roku życia, to musisz coś z tym zrobić, bo to są twoi potencjalni wyborcy. Jeśli będziesz z nimi walczył, to zostaje ci tylko 35% tego elektoratu twojego starszego, więc muszą iść na ustępstwa i moim zdaniem to, że Irańczycy... To mnie zadziwiło teraz, jak byłem w lutym, bo kiedyś takie spotkania towarzyskie, u nas nazywane prywatki, które się, nie, domówki się u nas to, no tak, okay. Więc te domówki kiedyś się odbywały, ale one były nacechowane takim wielkim zagrożeniem, że w każdej chwili służba bezpieczeństwa może wpaść, zamknąć i jak człowiek znajdzie się w więzieniu Ewin w Teheranie, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się z nim dzieje i jak to się wszystko skończy. To tych domówek jest coraz więcej, jakby coraz mniej... Młodzi ludzie się obawiają, że ktoś wejdzie do domu. Bo oni stanowią taką siłę, że ta władza się ich boi, paradoksalnie, tak? Moim zdaniem zaczyna się bać. To nie jest tak, że władza się kogokolwiek boi, bo cały czas system jest taki, że ludzie jednak znikają z domów i ich nie ma. I nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Ale takich zaginień, zniknięć, obław, nalotów na domy z informacji, które uzyskałem od moich znajomych i przyjaciół, jest coraz mniej. Ale to jest jakaś opozycja? Jakaś wersja opozycji? Co to jest? No bo tak ciągle właśnie na Zachodzie myślimy, czekamy na tę irańską opozycję. Jakby to powiedzieć... Szczerze. Ludzkim, no szczerze oczywiście, tylko takimi prostymi słowami. Kiedy zdarzył się ten przełom, którym wszystkim się wydawało wtedy, że to jest rewolucja w Iranie, czyli ten 2009 rok i manifestacje na ulicach Teheranu. Wszyscy zwrócili uwagę, że manifestanci mają zielony kolor, czy to jakieś wstążki, czy elementy ubioru. W związku z tym nazwano to zieloną rewolucją. I wszyscy myśleli, że to są jakieś działania tak zwanej opozycji. Opozycja jest poza Iranem. Jakby w tym kontekście taka opozycja, w sensie socjaliści, liberałowie, monarchiści, ich tak naprawdę w wymiarze organizacji politycznej nie ma albo prawie nie ma w Iranie. Tarcia, które się odbywają, tarcia wtedy między Ahmadinejadem czy jego obozem, a obozem Musawiego, dla nas wyglądały jako właśnie, że tu mamy taką namiastkę Partii Demokratycznej pod przywództwem Musawiego i że jego oszukali w wyborach, nie wygrał, stąd manifestacje, bo to idzie nowe. To są ludzie z tego samego obozu, Chomejniego, wszyscy oni. Oni się różnią poglądami, natomiast jeśli chodzi o fundamenty państwa, tam nikt nie będzie podważał, przynajmniej na tym etapie, tego, że Islamska Republika Iranu powinna zostać państwem świeckim albo demokratycznym. Mowa jest o większej porcji demokracji dla ludzi albo mniejszej porcji demokracji dla ludzi, ale wszyscy oni pochodzą z tego samego obozu. Natomiast ci młodzi, którzy wyszli na ulicę, oni tam żyją od
79, prawie 40 lat w pewnym eksperymencie państwowym, którego nie ma na świecie nigdzie. I 40 lat to jest sporo, tam się nowe pokolenia wychowały, które urodziły się w takim Iranie, wykształciły w takim Iranie, żyją w takim Iranie. Oni nie chcą niczego innego? Nie, znaczy, oni chcą nie zmian, ale nie szybko. To nie, ich zdaniem i słusznie to nie powinno się odbyć na zasadzie jakiejś następnej krwawej rewolucji. Ale dlatego właśnie, że oni mają w pamięci historię, czy dlatego, że oni są na tyle i na tyle są mądrzy, że nie chcą za szybko, żeby właśnie zrobić to powiedzmy aksamitnie, a nie krwawo i tak dalej, i tak dalej, że oni są w stanie poczekać na pewną zmianę. Wiesz co, oni muszą czekać, dlatego że każda taka radykalna zmiana w tej chwili może się zakończyć krwawym stłumieniem. Są tego świadomi po prostu. A jak słuchasz, zresztą to bywa coraz głośniejsze, nawet dziś jakieś rozmowy kolejne się zaczęły, że świat mówi, pozwólmy im, zrobiliśmy porządek z Kubą, teraz za chwilę będą promy tam pływały, będzie można latać sobie ze Stanów, to zróbmy to samo z Iranem. To jest możliwe w krótkim czasie? Ja bardzo bym chciał, dlatego że mnie szkoda cały czas Irańczyków. I to od wielu lat. Mnie szkoda takich osób jak pewna starsza pani, która spotkała mnie na północy Teheranu, na Szemiranie. I zaczęła rozmowę, ponieważ, znaczy nawet nie ze mną, tylko z moją żoną, ponieważ zorientowała się, że nie jest Iranką. Zaczęła po angielsku, ja się wtrąciłem po persku, na co pani powiedziała, że cicho. Bardzo dobrze, tak, cicho. Orzech, cicho. Nie mów po persku, dlatego że ja od 10 lat nie rozmawiałam po angielsku i chciałabym porozmawiać sobie po angielsku. I rozmawialiśmy po angielsku i ona określiła sytuację niektórych Irańczyków, w tej chwili takich średnio zamożnych i zamożnych, jako bardzo komfortową. Natomiast oni, to cytat dokładnie, my żyjemy w takiej złotej klatce i chcielibyśmy, żeby te drzwiczki uchylono nam, żebyśmy podjęli decyzję, że możemy gdzieś pojechać i wrócić do naszej ojczyzny. I spędziłem 6 godzin na lotnisku w Teheranie i to jest na razie moje osiągnięcie, jeśli chodzi o ten... Czytałem, wydaje mi się, prawie dotarłeś do Iranu. Tylko wiesz co, i to było dla mnie fascynujące, że myśmy błyskawicznie z Tomkiem Wasilewskim usłyszeli, nie, proszę usiąść tu i ale wiedzieliśmy... Ale państwu, Jarek z Tomkiem polecieli do Teheranu, ponieważ przeczytali, co jest prawdą, nie, to jest prawdą, że jest taka możliwość uzyskania wizy na lotnisku w Teheranie. Natomiast no, to jest taka loteria, że się dostaje albo się nie dostaje. Zastanawiałem się i chętnie o to ciebie zapytam. Jest północ, z tego samolotu z Moskwy wysiada, wszyscy już sobie gdzieś poszli i podchodzi dwóch facetów do okienka, kładzie wszystkie wymagane papiery. Oni właściwie od razu mówią, za moment wracacie. Dlatego, że dwóch facetów, że to nie wypada? Nie, dlatego, że dziennikarz. Aha. Ale dlatego, ktoś to myśli, że od razu googlował? Słuchaj, oni wszystko wiedzą. To nie googlowe. Jeśli rozumiem, że staraliście się o wizę poprzez ambasadę, tak. Czy zgłosiliście swoje nazwiska i wypełniliście formularze, no to wszystko zostało odesłane do MSZ-u, a to jest prosta droga. Czyli ja mogę tylko o Iranie słuchać, już na pewno tam nie pojadę. Chyba, że... Nie, pojedziesz. Nie, dlaczego? Pojedziesz, jeśli... Zmienisz zawód. Nie, jeśli zrobimy taką grupę dziennikarzy i Irańczycy będą o tym poinformowani odpowiednio wcześniej. I to nie będzie żaden politycznie drażliwy czas, kiedy my się tam pojawimy. To pojedziemy. Tylko na początku wspomniałeś, że pytają cię... Pojedźmy na narty. Ci, co jadą na narty, to zawsze dostają wizę. Że piszą do ciebie, do radia kobiety, mówią, czy my we dwie możemy jechać? Mogą? Co im odpowiadasz? We dwie tak. Same nie. Nie ze względu, że jest to jakieś ogromne zagrożenie, ale to jest po prostu taka sytuacja, że Europejka samotna w założeniu, w postrzeganiu Irańczyka jest osobą, którą można poderwać, która jest fajna. On może, tak. Więc to tego typu jakieś takie obyczajowe zagrożenia moim zdaniem. Religia mu pozwala na to, żeby podrywał sobie? Tak, po prostu Europejkę? Mówi, że może mieć 4 żony maksymalnie, tak? Żony? Ale on chce ją tylko po te? Słuchajcie, prawo takie, prawo małżeńskie w Iranie też jest bardzo intrygujące, dlatego że... No, nareszcie. Będzie seks. Że, tak, może być seks. Może być seks i to całkiem legalny. Nie chcę tego nazywać brutalnie po imieniu, ale jest to pewna legalizacja. W Iranie oczywiście bierze się normalne śluby, takie fajne, że ludzie są łączeni przez rodziny i się bardzo kochają do końca życia. Są też takie sytuacje, że ludzie naprawdę się pokochają, rodziny są im przeciwne, tak jak to było z moim przyjacielem z Isfahanu, z Wahidem. I wtedy młodzi ludzie uciekają przez Paryż do Kanady, tam się pobierają i żyją szczęśliwie i już teraz przy aprobacie obu stron, czyli rodziców i rodziny. Ale śluby można brać na różne okresy. Możesz wziąć na... Czyli już masz zaplanowany rozwód w momencie ślubu. Tak, jeśli bierzesz ślub, najkrótsza forma, Jarku, to jest ślub na 48 godzin. Legalny. Legalny ślub na 48 godzin.
Oczywiście wpłacasz rodzinie czy tam pani tyle, ile ona sobie czyli żąda. Wynajmujesz trochę te kobiety, tak? Wynajmujesz, możesz je wynająć na dwa dni, natomiast spoczywa na tobie obowiązek, że jeśli z tego związku nawet 48-godzinnego zrodzi się dziecko, to musisz się nim zająć. Jasne, ale bo już nawet chowając na śmiech głęboko teraz, bo sprawa nie jest, wydaje mi się, ona może się nie zgodzić? Słuchaj, no z reguły normalne irańskie dziewczyny nie biorą takich ślubów. Wiesz, to kto bierze? To są jakieś bardzo trudne, moim zdaniem, życiowe losy i wybory, które polegają na tym, że najczęściej są to wdowy albo rozwódki i to w takim wieku, no nie 18-19 lat, tylko jak na nasze standardy, to bardzo młode kobiety, 40-40-paroletnie, jak na standardy irańskie, to są dziewczyny takie, którym trudno już jest wyjść za mąż, a jest bieda w domu, więc po prostu w majestacie prawa takie rzeczy się robi. Ale to nie jest jakieś... Nie chciałbym, żeby Państwo odczuli, że ja mówię, że to jest jakiś nagminny proceder w Iranie. Jest z wszystkich małżeństw moich znajomych, które znam, jakkolwiek mężczyzna rzeczywiście ma prawo zgodnie z Koranem do maksymalnie czterech żon, to wszyscy mają jedną i szczęśliwe rodziny i dzieci i tak się kochają do końca życia. Aczkolwiek, jak pamiętam, zapytałem mamę Wahida tak żartem troszkę, a ten żart okazał się być nietrafiony, bo zapytałem, fantastyczna rodzina, ojciec Wahida, inżynier pracujący gdzieś w Emiratach Arabskich, natomiast mama dyrektorka żeńskiego liceum, więc naprawdę rodzina z Isfahanu bardzo na poziomie. I tak pamiętam, przy kolacji zażartowałem, no dobrze, ale jak to jest? Twój mąż ma prawo przy kolacji trzy razy powiedzieć ci formułę, że się z tobą rozwodzi i co wtedy? No i ona wtedy tak spoważniała, bardzo inteligentna kobieta, inteligencka rodzina i powiedziała, wiesz, no trudno, spakuję się w walizkę i odejdę. Także jakby gdzieś tam z tyłu głowy istnieje taka możliwość, natomiast Irańczycy z niej nie korzystają. Bardzo rzadko w każdym razie. Wspominałeś o złotej klatce, że ta kobieta opowiadała, że oni tak żyją, chcieliby zobaczyć i tak dalej. Złota klatka oznacza, że to jest kraj bogaty? Nie. To jest kraj absolutnie kontrastów. Są bardzo biedni ludzie, szczególnie na terenach rolniczych, wiejskich. I są ludzie bardzo zamożni, którzy potrafią sprowadzić do Iranu jednym samolotem 100 koni arabskich kupionych w Europie. Więc to są ludzie, którzy żyją z ropy? To są ludzie, którzy żyją z władzy? Wiesz co, z ropy to żyje władza generalnie. Jakby państwo oraz ludzie gdzieś tam siedzący za sterami władzy kierują ropą naftową. Natomiast Irańczycy są bardzo zaradnym narodem i oni zarabiają jak my wszyscy. No, ci, którzy mają jakieś zaplecze finansowe, są bardziej pomysłowi, zarabiają całkiem niezłe pieniądze. Myślę, że świadczy o tym, to nie chcę też reklamować, ale widziałem na ulicach Teheranu teraz w lutym jeden samochód Ferrari. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Iranie, jeśli chce się kupić nowe auto, ono jest obłożone 110% podatkiem. Rozsądnie, prawda? Ja nie mam zielonego pojęcia, bo mnie nie stać, ile takie Ferrari kosztuje, ale dorzućmy do tego 110% i dorzućmy do tego jeszcze potężne korki w Teheranie. Nie da się jeździć rano, nie da się jeździć po południu do 20. Jesteś jedyny w mieście. Tak, i stoisz w korku. Ale możesz wyjąć łokcie wtedy bezpiecznie. Ale w Ferrari oczywiście, że tak. Natomiast jeśli Państwo cały czas, podglądając nas na GoForward.com, chcieliby zadać Arturowi jakieś pytanie związane z Iranem, to bardzo proszę to zrobić. Facebook i Twittery, staramy się to wszystko jakoś ogarnąć, tak żeby ta rozmowa była jak najbardziej interaktywna, tak żeby Państwo mogli to zrobić. Ci nasi goście, którzy są z nami tutaj też, jeśli będą Państwo później mieli okazję, ochotę, chęć, to cały czas możecie się dołączyć. To kim może być ten facet w Ferrari? Urzędnik? To może być syn ministra od ropy na przykład. A to może być po prostu Irańczyk, który z pokolenia na pokolenie pochodzi z majętnej bardzo rodziny. Ta rodzina się kiedyś na czymś dorobiła i na przykład w tej chwili, żeby w trakcie rewolucji nie stracić swojego dobytku, wynajmuje swój dawny majątek na przykład pod budynki jakiejś ambasady kraju europejskiego i dzięki temu żyje sobie bardzo dobrze. Czy to jest mit, czy to jest prawda, że obok tego Ferrari na ulicach Teheranu zdarzają się szubienice? Ja nigdy nie doświadczyłem takiego obrazu, natomiast słyszałem, że tak, że zdarzało się. Też chciałbym, żebyśmy rozmawiali o takim pewnym odprężeniu po wyborach, kiedy prezydent Rouhani wygrał.
że ja w to głęboko wierzę, bo czuję, że tam się już zmieniło. Teraz jak byłem ostatni raz w Teheranie, po raz pierwszy od kilku moich wizyt, mam wrażenie, że moja walizka nie była sprawdzana. Znaczy ona i tak jest sprawdzana dwukrotnie na lotnisku, natomiast potem jeszcze na wszelki wypadek gdzieś tam zawsze widziałem, że ta moja walizka gdzieś tam była przewalana w trakcie, kiedy nie było mnie w pokoju. Nic takiego się teraz nie zdarzyło i mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę. Natomiast no, prawdą jest, i to nie są jakieś tam wymysły, bo to są rzeczy także w książkach opisywane, że tak, no, że to jakby jedną z form kar także za występki polityczne czy za nieprawomyślność jest kara śmierci. Jedna z naszych widzek, no bo tak, chyba internet, nie wiem jak ty do tego podchodzisz, to widzisz jeszcze gdzieś granicę między czymś, co jest tradycyjnym medium, a medium internetowym, czy już nie? Tak, ja widzę taką różnicę, że niestety telewizja się kończy. Mówisz. Ja nie mówię o naszym spotkaniu. Przerwijmy to. Nie, ale rzeczywiście, nie, staram się nadążyć czasami po prostu. Ale... Ja nie mówię o informacji, bo informacja myślę jeszcze przez długi czas będzie takim produktem bardzo ważnym na rynku telewizyjnym. Natomiast ja obserwuję też po swojej pracy, nie w radiu właśnie, dlatego świadomie mówię, że nie radio się kończy, tylko telewizja troszkę, bo telewizja zaczyna być odtwórcza w... Ja mówię teraz o dziennikarstwie muzycznym, tak, tym czym się na co dzień zajmuję. Ja zauważyłem, że telewizja zaczyna być odtwórcza, ponieważ w telewizji pojawiają się ci ludzie, którzy mają najwięcej kliknięć. No. A kiedyś telewizja kreowała, tak, dawała ofertę, a w tej chwili telewizja korzysta z internetu, żeby podnieść sobie oglądalność, więc moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczny trend. A dużo masz tych lajków na Facebooku, bo mówiłeś, że w ten sposób się komunikujesz z przyjaciółmi w Iranie. No. Odnośnie telewizji? Nie, tak w ogóle. Wracając do naszej widzki Mai. Ona robi zdjęcie twojej książki. Nie wiem, która to strona, ale tam jest taki cytat. Otóż po pierwsze, potencjalny mąż musi mieć odpowiednie środki finansowe, żeby poślubić inną kobietę, następnie zaś musi na równi traktować swoje żony, czyli jeśli jednej w prezencie kupi na przykład telefon komórkowy, a drugiej druga go nie ma, to zobligowany jest zapewnić jej również łączność w postaci takiego samego telefonu. Jeżeli jedna dostanie samochód, druga też musi go dostać. Jeżeli jedna ma oddzielne mieszkanie, obowiązkiem męża jest zapewnienie oddzielnego lokum o zbliżonym standardzie drugiej. Sugeruję, już że ten wiesz, mąż dlaczego nie mają czterech nie żon? Ma lekko. No właśnie. Dokładnie. To o to chodzi. Wariant ekonomiczny. Nie da się tego obejść jakoś, tak? Słuchaj, no są ludzie, którzy obchodzą tak. Jeśli bierzemy pod uwagę tereny rolnicze, no to tam pieniędzy jest malutko, natomiast zawsze masz jakiś tam dobytek w postaci, nie wiem, bydła, czegoś tam i zawsze możesz to, jakby inaczej, tam jest taniej, tak bym powiedział. Natomiast w kontekście takich małżeństw z zamożnych domów, no to jest kłopot. Zresztą ja się bardzo cieszę, że jest taki zapis w Koranie, który nakazuje żony traktować równo, jeśli już się chce mieć ich kilka. Bo to zdecydowanie odstrasza od wielożeństwa, które jest dozwolone. Biednie jest w niektórych regionach, jak mówisz, ale gdyby ktoś sobie, słuchając naszej rozmowy, oglądając ją, planował tę podróż, zakłada, że dostanie wizę, gdzie on powinien ją zacząć, twoim zdaniem, żeby wylądować, zobaczyć i powiedzieć, warto było? Wizę turystyczną, tak? Nie, ale no, na przykład, tylko myślę o tym, co on już widzi tam na miejscu, gdzie on ma to zacząć, żeby się zachwycić. Zacząć moim zdaniem należy od wizy, bo to jest jednak kluczowa sprawa w zwiedzaniu Iranu, jakimkolwiek. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób, taki dosyć klasyczny, to jest wizyta w ambasadzie Iranu w Warszawie. Czekanie. I czekanie. Różnie. Tak średnio trzeba 3 miesiące wcześniej rozpocząć starania. Bo to idzie do Teheranu i stamtąd wraca, tak? Tak, bo kiedyś było inaczej. Kiedyś rzeczywiście sekcja konsularna podejmowała decyzję o tym, czy dostajesz wizę, czy nie. W tej chwili system jest tak przeorganizowany, że o każdej wizie decyduje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. W związku z tym ambasada jest tylko pośrednikiem wysyłania tych formularzy. Dlatego ja radziłbym, żeby robić to przez irańskie biuro turystyczne. Bo oni są na miejscu, mają bliższy kontakt z MSZ-em, a też będą chcieli zarobić jakieś pieniądze na tym, żeby nam tę wizę dostarczyć, więc moim zdaniem to jest bardzo skuteczny sposób, by przez irańskie biura turystyczne wnioskować o wizę. Można to robić też przez Irańczyków, którzy prowadzą takie biura w Niemczech, w Skandynawii, gdzie jest sporo Irańczyków mieszkających. No i faktycznie jest jeszcze ta możliwość, że można składać wniosek na samym lotnisku w Teheranie, co jest bardzo ryzykowne i jak mówię, nie dotyczy dziennikarzy. Dziennikarzom odradzam coś takiego. Natomiast państwo, którzy chcieliby skorzystać
tam bodaj kilkunastu, jak to się modnie teraz mówi, resortów narciarskich, które są w Iranie. Z nartami, naprawdę? To jest fajne? Nie, no genialne, Jarek. Ale inne niż... Ale błagam się, są normalne ośrodki... Niż Alpy lepsze. Tam jest, już nie pamiętam, który to jest szczyt, ale blisko 4000 metrów. To jest jeden z trzech najwyższych ośrodków narciarskich położonych w ogóle na świecie. I jeśli uwzględnisz to, że tam masz mnóstwo śniegu zimą, w zasadzie do późnej wiosny, i jeśli uwzględnisz też fakt, że większość świata boi się przyjeżdżać na narty do Iranu, z różnych względów, jesteś prawie sam. Jesteś prawie sam. Masz wyciągi, masz kolejki. Nie ma kolejek do wyciągu? Nie. Bez sensu. Bez sensu, nie? Także przy mnie teraz, jak leciałem w lutym, jakaś taka grupa pięciu osób też na lotnisku starała się o wizy. No i powiedzieli, że chcą do środka narciarskiego Dizzy, to jest tam troszkę na północ od Teheranu, jakieś 2 godziny jazdy samochodem, i dostali. Czy tam jest smacznie? Czy kuchnia perska jest przereklamowana? Znaczy, jeśli ktoś jest uzależniony od zup, to odradzam Iran. Natomiast z zupami jest ciężko. Jest jedna taka zupa, obgóźdź się nazywa, robiona na mięsie z szyi barana. I to rzeczywiście im wychodzi. Ta zupa tam z ziemniakami, taka troszkę przemieszana, to jest pyszne. Natomiast jeśli ktoś jest smakoszem zup, to się specjalnie w Iranie nie naje. Nie ma pomidorów, wej nie ma nie, nic. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Jest dużo ryżu, jest dużo przepysznego mięsa robionego na różne sposoby, oczywiście głównie baranina albo wołowina, w sosach, nie w sosach, w jakichś takich pulpetopodobnych sytuacjach, albo oczywiście prosto z grilla. Ale jest pysznie, szczególnie ryż jest cudowny, jest zupełnie inaczej gotowany. A co podać, pani Janno? Jakieś mięsko. Ale polecam ryż, szczególnie tę część ryżu, która wydawać by nam się mogła... Jak my Polacy gotujemy ryż, to nam często potrafi się przypalić. Ja nie mówię o tym w torebkach, tylko tak jak trzeba zrobić normalnie z sypkiego ryżu. Do sushi. Go, tak, nie, takiego normalnego. Zamoczyć, co się potrafi przypalić. Natomiast Wieńczycy mają od wieków taki system, że na dno garnka kładą ziemniaki, surowe, zalewają to olejem i na to jest dopiero ryż, tam odpowiednio spreparowany, przygotowany, i kiedy ryż już jest gotowy, to przysmaża się ten dół garnka i powstaje coś, co się nazywa tahedik, czyli dno garnka. I to jest też do jedzenia, tak? I to jest najpyszniejsze w tym ryżu. Czy ktoś, kto chciałby wieczorem wypić sobie lampkę wina, ma jest o sens, czym ty mówisz w ogóle? Jaka lampka wina? Prohibicja. Nic? Jest. Tam cały czas? Jest prohibicja. Czyli to krótko byłeś. Nie. Wiesz co, tacy ludzie... No to jest tak, jak w każdym państwie, tak? Jeśli masz zakaz, to masz też ludzi, którzy łamią ten zakaz. No. Dosyć niebezpieczną sprawą jest przemyt alkoholu, który odbywa się głównie z Turcji. I on oczywiście jest, funkcjonuje i nie ma z tym problemu. Co biorąc pod uwagę, że za taki przemyt, a także spożywanie to mniej, natomiast za przemyt grozi kara śmierci, no to jakby ci ludzie są naprawdę takimi odważnymi przemytnikami, jeśli w ogóle można mówić o tego typu przemycie. Całe to pokolenie 35, powiedzmy, tak? I ani grama przez nie, życie? Nie, piją normalnie, no co ty. No piją, tak? No, oczywiście, że tak. Znaczy okazjonalnie, nie, aha, że no, wiesz. No, chociaż pamiętam, że jak byłem w ojczyźnie cudownego szczepu, który się nazywa Shiraz, w Shirazie właśnie, kompletnie niełączonego właśnie z Shirazem, to widziałem przez kilka dni dwóch tych samych zawianych zawodników, naprawdę oni tam chodzili w centrum miasta, co świadczy o tym, że istnieje własna produkcja również z dobrych winogron. No i nie należy zapominać, że Ormianie jako jedyna grupa etniczna w Iranie ma prawo do destylacji alkoholu na własne potrzeby. Historycznie, tak. Oni zostali sprowadzeni kiedyś do Iranu i nabyli szczególnych praw, i w momencie, kiedy wprowadzano prohibicję, oni to oprotestowali i jako jedyni dostali zgodę na to, że oni mogą w domu na potrzeby własne wytwarzać sobie wino czy jakiś tam inny destylat. Wrócę raz jeszcze do naszej Wicki Mai. Ona jest wariatką na punkcie biegania. W Korei Północnej wiemy, że w Pjongjangu nawet organizowane są maratony. To jest możliwe, żeby, to jest jej pytanie, polecieć do Teheranu na maraton? Czy oni się nie bawią w coś takiego, nie otwierają się w ten sposób? Ja nie mam takich informacji, żeby były organizowane biegi maratońskie w
Iranie w ogóle. Być może cykliści są. Nie, to już wiem. Być może są. Z cyklistami to słabo. Natomiast Irańczycy mają oczywiście ogromną skłonność do sportów, jeśli już o sportach rozmawiamy. Przecież najlepsi zapaśnicy bardzo często pochodzą z Iranu, bo to jest sport narodowy Irańczyków. Jeszcze wyjęty gdzieś tam z takiej starowiekowej tradycji bohaterów, czyli pachlewanów. Ale oni, wiesz, to jest tak, jak żyjesz w zamkniętym państwie, to czegoś szukasz, tak jak myśmy kiedyś w latach 80. szukali. Przynajmniej ja szukałem, bo ty jesteś dużo młodszy. Więc albo uciekasz w muzykę, albo uciekasz w sport, żeby gdzieś się realizować, skoro nie możesz się realizować w jakimś świecie wolności, którego do końca nie ma. Więc oni są bardzo usportowieni. Oni uwielbiają grać w piłkę nożną i mają wyniki także na arenie międzynarodowej. W siatkówkę pogonili nam na mistrzostwach, znaczy napędzili nam trochę strachu i naprawdę bardzo solidnie trenują i bardzo rzetelnie się do tego przygotowują, ale Irańczycy bardzo lubią też alpinizm szeroko pojęty, czy to jakiś trekking, czy skałki i tak dalej. Mają gdzie, mają tereny i bardzo lubią z tego korzystać. To wracając, albo na chwilę zostając przy tym sporcie, ale wracając do social mediów, to właśnie nie pamiętam, co to były za ważne międzynarodowe zawody sportowe, gdzie on sam pewnie tego nie robi, więc ktoś, kto to prowadzi, profil oficjalny Chameneiego, cieszyli się, jak to kobiety irańskie zwyciężają. One są tam wtedy prawie bohaterkami narodowymi. No. Że one, o to proszę bardzo, Iranka, ona jest w chuście, ale ona jest opatulona flagą irańską, ona zdobyła medal. Zobaczcie, jakby się otwieramy, kobieta. Bo jest w tym taka ogromna sprzeczność. Ja też nie do końca, nawet jako iranista, rozumiem to. We wszystkich oficjalnych przemówieniach, na wszystkich oficjalnych akademiach i tak dalej, kobiety często wymienia się i podkreśla, jak ważną jest kobieta w życiu społecznym, że ma prawo do zajmowania stanowisk politycznych, ma prawo do swobodnego awansu zawodowego i tak dalej, i tak dalej. I o tym naprawdę wszyscy rzeczywiście mówią. Natomiast potem, kiedy dochodzi do takich przejawów życia codziennego, no to kończy się w ten sposób, że przecież od lat trwa protest białych chustek, dziewczyny zbierają się pod stadionem, tym kompleksem olimpijskim w Teheranie na przykład, jeśli jest mecz reprezentacji Iranu w piłce nożnej z kimś tam, a już nie daj Boże są to eliminacje do Mistrzostw Świata i one się tam zbierają, bo nie są wpuszczane na stadion, ze względu na ich dobro, Jarek, bo mężczyźni przeklinają. No tak. I niegrzecznie się zachowują na meczach. Więc żeby uchronić je przed tym, nie są wpuszczane na stadiony. I one tak przed tymi meczami się zbierają. Kiedyś tam ich było 20, potem 40, potem 100 i tak stoją w tych białych chustkach. Cieszą się ze zwycięstwa Irańczyków. Wracając do tego mojego pobytu na lotnisku w Teheranie, coś, co uderzyło nas, to że... Ja chciałbym tylko, jeśli możesz, chciałem wyjaśnić Państwu, że lotnisko w Teheranie Imama Chomeiniego to nie jest jakiś wykwit nowoczesnych technologii architektonicznych. Nie jest, ale wiesz, co było fascynujące, że my sobie siedzimy, bo już wiemy, jaki będzie nasz los, natomiast przylatują samoloty z Dubaju na przykład, albo z Kataru. Tak. I oni idą w tych chustach z siatami z najdroższych sklepów. Młodzi ludzie. A widziałeś, jak wcześniej dziewczyny w tych samolotach tak wyglądały? Nie, bo nie leciałeś z nimi. No tak, głupie pytanie z mojej strony. W każdym razie, gdybyś z nimi leciał z tego Dubaju, to one niczym się nie różnią od Europejek, Amerykanek, Polek i innych. Nie ma żadnego dziewczyn. Agenta, który leci, wiesz, wypatruje, a później rozlicza je na miejscu. Słuchaj, dopóki znajdujesz się na terytorium obcego państwa, nie obowiązują cię te zasady. I one wszystkie przebierają się, zakładają te chusty dopiero w momencie, kiedy samolot ląduje albo już wylądował i kiedy jesteśmy już na terenie Iranu. I też chcę powiedzieć, że z tymi chustkami to jest tak, że wszyscy myślą, że te dziewczyny biegają po Teheranie, szczególnie studentki uniwersytetu, w jakichś takich czarnych czadorach i nie, jest mnóstwo kolorów. One przyjęły to, że okej, jeśli muszę chodzić w chuście, bo tak... To niech to będzie modne, tak? To niech to będzie fajna chusta, albo od najdroższego domu mody, albo bardzo kolorowa i mało tego. Porobiło się tak, że szczególnie jeśli chodzi o młode dziewczyny, nastoletnie i tam dwudziestokilkuletnie, te chusty jakimś dziwnym trafem ciągle im opadają, wiesz? Ona idzie i te chusty gdzieś w tył. I dopiero jak ktoś jakiś tam, policjant albo ktoś zwróci jej uwagę, no to ona nasunie tę chustę i idzie dalej. I po paru krokach ona znowu jej spada. Czyli polityczna policja na ulicach to jest coś oczywistego, tak? To jest coś oczywistego. Takie ekipy 2-3-osobowe, które gdzieś tam na stacjach metra też pilnują, ale coraz słabiej pilnują, żeby mężczyźni nie wsiadali do części żeńskiej, a kobiety do części męskiej. Ja pamiętam, jak jechałem metrem przed napisaniem książki, za którym się razem, jak byłem w Iranie,
I siedział, nie wiem kto to był, ale siedziała pani w wieku 50 paru lat, moim zdaniem z synem, w tej części przeznaczonej dla mężczyzn. I bardzo spokojnie sobie rozmawiali, śmiali się i tak dalej. I na której stacji wpadło takich dwóch, zaczęło krzyczeć, że kobiety do części dla kobiet, a mężczyźni tutaj, no więc ten syn gdzieś tam, nie, to ona musiała się przenieść do części żeńskiej. Po czym oczywiście jak pociąg ruszył, tam ci wysiedli, to wszystko wróciło do normy. No bo to takie życie jest trochę, takie życie pozorów w Iranie. I widać było, jak ona na mnie patrzyła, jak jej przykro było, że no bo nie wiedziała, że ja wiem o co chodzi, że ja nie mam z tym problemu, bo znam ich życie. Natomiast ona patrzyła na mnie jak na turystę z Zachodu, który był świadkiem jakiejś kuriozalnej sytuacji, która nie powinna się była wydarzyć. I co on potem będzie opowiadał o tym Iranie? Ale skoro mówisz, że oni coraz słabiej pilnują tego podziału, to dlatego, że już nie ma sensu za to karać, że to jest jakby kolejny ukłon władzy w stronę tych ludzi, tak? Na zasadzie to wam odpuszczamy. Tak musi być, dlatego że Irańczycy naprawdę potrafią pilnować. Oni kiedyś za czasów Achemenidów mieli Egipt i tam gdzieś aż po Indie i pilnowali tego wszystkiego do czasu, kiedy podbili ich, ale to przez słabość państwa na jakiś czas, na parę wieków, nie na jakiś czas, Arabowie, ale oni potrafią pilnować. Jeśli odpuszczają, to znaczy, że robią to świadomie, że to nie jest jakaś nieuwaga czy nieumiejętność zarządzania strukturami tych sił bezpieczeństwa. Ostatnio jeden z przyjaciół GoForward, świetny kucharz zresztą z Malborka, był tam, żeby zobaczyć, jak to działa, żeby przywieźć sobie jakieś przepisy. Sam zresztą hoduje szafran na zamku. I Bogdan mówi, wiesz co nas zaskoczyło, to że jedziemy z naszą... On był przewodniczka i jakaś ich przyjaciółka irańska. Jadą samochodem, gdzie ona słucha sobie najnowszej europejskiej muzyki na full. Zatrzymuje ich policjant, więc oni już umierają ze strachu. On wita się z nimi, pyta, czy im jakoś nie pomóc i tak dalej. To tak już teraz będzie? Mam nadzieję. Ja 10, a może 12 lat temu z jednym ze swoich przyjaciół testowaliśmy policję w Isfahanie w ten sposób. Butelka wina. Nie, nie. W samochodzie akurat nie, ale to rzeczywiście było przedziwne uczucie, ponieważ mój przyjaciel mówił mi, że nie bój się, zobaczysz. Ja muszę ci to pokazać, dlatego że jak ty nie przekonasz się na własnej skórze, to nie zrozumiesz, że jest troszkę inaczej niż było jeszcze parę lat temu. Więc pojechaliśmy po pizzę, kupiliśmy sobie po pizzy, po czym on otworzył okna i tak na cały regulator na zmianę grał Rolling Stonesów i nową płytę Madonny wtedy. Co było absolutnie zakazane, też groziło jakąś wizytą na posterunku policji obyczajowej i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, o czym ta Madonna śpiewa, a tamci drudzy to już... Ja byłem absolutnie przerażony, że za chwilę nas zwiną i że przejeżdżający patrol będzie nas legitymował. Okazało się, że nie. Nie. Przejechały tam jakieś dwa takie terenowe samochody, ale nikt się nawet nie zatrzymał. Oni też mieli otwarte szyby, więc słyszeli, co u nas się dzieje. Jakby ta... zmieniło się przez państwo postrzeganie tej prywatności takiej, że samochód to twój dom i dom twój dom i że może tam ich zostawmy. To przy muzyce zostając, to jest kraj, z którego ty przywozisz non stop coś nowego? To jest fajny, twórczy, muzyczny kraj, czy nie? No ja bardzo lubię irańską taką muzykę folkową. Mam swoje ulubione nagrania, ale też pamiętajmy, że Irańczycy rozsiani są po całym świecie i gwiazda zeszłorocznego festiwalu Globaltica, Azam Ali, która jest Iranką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, pisze fantastyczną muzykę wydawaną w Stanach, ale to też jest praca Irańczyków, to jest irańskie dzieło, które gorąco Państwu rekomenduję. Zresztą śmieszna sytuacja była na tej Globaltice, bo ja pamiętam, że pojechałem specjalnie na jej koncert i była taka kolejka dziennikarzy, nie wiem, różnych ludzi. Jak ona przyszła, chcieli się przywitać i tam wszyscy hello, hello, how are you i tak dalej. I nagle w Gdyni, przed namiotem gwiazdy, stoi jakiś tam 23 facet z rzędu, i mówi do niej po persku dzień dobry. Ona zbladła, przestraszyła się, zrobiła dwa kroki do tyłu, bo nie wiedziała, o co chodzi, czy chcą już ją aresztować, czy jakaś tajna policja ją dopada. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że równie dobrze, jakbyśmy gdzieś byli w Afryce Środkowej, w jakimś dziwnym miejscu i taki czarnoskóry dżentelmen płynną płaszczyzną by do nas powiedział dzień dobry, jak się masz, to mniej więcej tak samo byśmy zareagowali. Mają Państwo pytania do naszego gościa jakieś? Słucham. Miał Pan polecić swojemu najlepszemu przyjacielowi jedno najcudowniejsze miejsce w Iranie, żeby się wybrał i jak wiedział, to co to za miejsce?
No to na pewno wpisane na listę UNESCO, Isfahan. Isfahan polecam. To z wielu względów. To jedna ze stolic Iranu, ale to jest przepiękne miasto o niewysokiej zabudowie. Tym się różni bardzo od Teheranu, który jest zadymiony, pełen spalin, o nie najładniejszej architekturze. Generalnie, choć im bardziej na północ, tym droższe są to dzielnice i coraz lepsze mieszkania. Natomiast Isfahan, jak mówię, jest pełen życzliwych ludzi, takie miasto o niskiej zabudowie, niespecjalnie zanieczyszczone, z wieloma pomnikami, budowlami kultury, meczetami, takim centralnym placem Nakhchi Jahan, bardzo starym, na którym kiedyś królowie czy szachowie perscy grywali w polo, taką zapomnianą już niestety w Iranie grę, ale zdaje się, że nawet w Polsce jest jakiś klub, tak, który kultywuje niedaleko grę w polo i całkiem tak nieźle sobie radzą. Więc na pewno byłby to Isfahan. Ci młodzi ludzie, którzy tam są w większości, jak rozumiem, tak? Bo wszyscy na to zwracają uwagę, że to jest bardzo młody młode kraj. Społeczeństwo. To dlaczego to tak? Że takie młode społeczeństwo? No. Gdzie tam te inne pokolenia? Wiesz co, jest po prostu bardzo duży przyrost naturalny, czego moglibyśmy się uczyć od Irańczyków. Biorąc pod uwagę naszą tam sytuację w ZUS-ie i tam gdzieś tam. Nie no, z jedną. No, są to najczęściej poza dużymi aglomeracjami rodziny wielodzietne, natomiast tak czy inaczej jednak nawet na tym poziomie takim inteligenckim i tak dalej w domu zawsze jest troje, czworo rodzeństwa, więc tam nie kończy się na jednym dziecku. Stąd myślę, że w tym czasie takiego załamania otwartości politycznej to byśmy musieli sprawdzić, jak to u nas w stanie wojennym było. Wiesz, czy też nie było większego przyrostu naturalnego? Myślę, że był ciemniej, szybciej się czymś robiło. Czymś się trzeba zająć. No, to jest jakoś, kimś się trzeba zająć. Tylko, czyli oni są bardzo rodzinni, skoro ich jest tyle bardzo, w rodzinie. To bardzo, jest taki bardzo trochę włoski model, w cudzysłowie, tak? Przeniesiony tam, siadamy, jemy, biesiadujemy, rozmawiamy, to tak, jesteśmy ale w jednym domu. Ale bardziej włoski w tym sensie, że tam odczuwa się ogromne takie więzy rodzinne na zasadzie takiej, że brat, siostra, pomoc im w każdej chwili, to jest rzecz święta po prostu, że to jest najważniejsze, co w życiu może nam się zdarzyć, czyli bycie rodziną, wspieranie siebie, niezależnie od tego, ile się ma lat i w jakich relacjach tam w dzieciństwie się było, czy się biło z tym bratem, czy nie. Potem jak dorastamy, rodzina jest taką komórką najważniejszą. Oni żyją w dużych domach, to jak to jest? Czy, różnie. Czy tam jest kłopot? Różnie. Nie, jest dużo bloków w tej chwili, bo jest, taki boom. Ogromne wieżowce, takie często nieładne wieżowce, ale są też całkiem piękne na naszym Iranie, coraz więcej ich powstaje, bo z tego, co się zorientowałem, to jest dosyć modne i intratne zajęcie w tej chwili, żeby w deweloperce. Robić w deweloperce i kupuje się na przykład jakąś starą willę i w tym miejscu robi się 10 pięter. I to jest jeden z najlepszych biznesów, biorąc pod uwagę to, że w Iranie, mogę to uprościć, ale praktycznie nie istnieje hasło kredyt na mieszkanie, nawet dla młodych małżeństw. Po prostu trzeba mieć pieniądze. Skąd? Od rodziny, zarobić. Czyli pożyczasz, ale u rodziny trochę, tak? Tak, no w banku nie pożyczysz. No. Nie ma czegoś takiego jak kredyt na mieszkanie. W związku z tym musisz kupić to mieszkanie za żywą gotówkę, więc to jest niezły interes. Tak? Budujesz sobie taki wieżowiec i od razu wpłacają ci pieniądze. To dlaczego świat się ich boi? Świat się ich boi, bo są sprytni bardzo, bo oni się nie boją, bo ja uważam, że zgadzamy się z polityką państwa islamskiego, czy nie? Pewnie nie. Natomiast Irańczyk ma w sobie taki spryt wielowiekowy i też nawet nie zdając sobie często sprawy z tego, oni mają takie dążenia mocarstwowe, Jarku. To wynika z ich historii, takiej bardzo starej, jeszcze, nie wiem, 2500 lat przed Chrystusem, kiedy zaczęli jakby tworzyć te wymiary państwowości. I oni kilka razy w swoich okresach historycznych rządzili Azją i nie chcą się tego pozbyć. Jakby oni w jeszcze czasach zimnej wojny, mówiło się, że był Związek Radziecki, blok wschodni i Stany Zjednoczone i Zachód, ale że jest, i że to są potęgi, ale że jest trzecia potęga i nazywa się Iran. I ona zarządza, z wyjątkiem Chin oczywiście, całą Azją. Oni się tego nie wyzbyli. Oni cały czas uważają, że są mądrzejsi, silniejsi,
sprytniejsi. Czyli teraz to naprawdę to oni pozwalają światu się dogadać z nimi, a nie, że świat się nagle z nimi dogaduje. Moim zdaniem tak jest, że to światu się wydaje, że się dogaduje z Iranem, a tak naprawdę Iran pozwala się dogadać. Bo czuje w tym interes, tak? No bo czuje w tym interes, ale tak. Ale jaki właśnie, że co, nagle ci Irańczycy nie tylko do Dubaju będą latać, ale do Paryża częściej? No tak, wiesz, poczują się obywatelami świata. Mhm. To też jest a im to jest potrzebne do jakiejś takiej udowartościowania się? Czy oni są na tyle dumni, że nie potrzebują właśnie? Nie, w wielu rozmowach właśnie z bardzo fajnymi, inteligentnymi, mądrymi ludźmi słyszałem to, że pokazywali mi paszport, mówi, zobacz, to jest coś, co zamyka nam wszystkie drzwi na świecie. I my tego nie chcemy. I ja myślę, że władze mają świadomość tego, że jak jeśli uda się Iranowi ze światem dogadać i nastąpi jakaś taka odwilż, że Irańczycy przynajmniej będą mogli swobodnie przemieszczać się, oczywiście aplikować o wizy i tak dalej, ale zaczną je w końcu dostawać, to w wymiarze takim społecznym dla Irańczyków to będzie ogromny przełom, że oni się nagle poczują takim nie gorszym narodem, prześladowanym przez świat, tylko pełnoprawnymi obywatelami świata, którzy jeśli mają pieniądze, mogą się przemieszczać i korzystać z tego wszystkiego, z czego my korzystamy. Mhm. Macie pytanie jeszcze do gościa naszego? To ja poproszę tylko mikrofon. O, właśnie, Arlena. Mhm. Proszę. Bardzo proszę. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, czy chciałby pan tam zamieszkać i dlaczego? Bez wahania. Jeśli dostałbym taką propozycję pracy, nie wiem, kto tam w Polsce, może Orlen otworzy tam oddział, to bardzo chętnie. A drugie pytanie, czy gdyby Irańczyk przeprowadził się do Polski, to za czym by tęsknił? Tych Irańczyków, których znałem albo znam, którzy przeprowadzili się do Polski, tych nie posądzałbym o to, że jakoś bardzo tęsknią. Natomiast dla wielu z nich problemem jest nie to, że wyjechali z Iranu i mieszkają w Polsce, tylko problemem jest to, że kiedy chcą, nie mogą wrócić do Iranu. Bo mają taką sytuację, że mieszkają w Polsce, tutaj założyli rodziny, natomiast jeśli zgłosiliby się do ambasady, nie wiem, i zgłosili chęć taką, że chcą, nie wiem, odwiedzić rodzinę i pojechać na miesiąc do Iranu, to natychmiast w tym Iranie zostaliby aresztowani. Jakby to jest raczej taki problem świadomości z tyłu głowy, że już być może nigdy nie wrócę do ojczyzny, że jeśli w ogóle, to tylko mogę moją swoją mamę zaprosić do Polski, żeby ona tutaj przyjechała, a nigdy tam, jeśli się nic nie zmieni, nigdy tam już nie będę mógł pojechać. Wiem to doskonale, bo jest fenomenalny mieszkający w Polsce mój przyjaciel, muzyk, myślę, że tak od lat, nie wiem, prawie 20 lat się znamy, więc mogę szczerze tak mówić, Yahir Irani, który grywa z wieloma, z Ulą Dudziak grał w jakichś składach jazzowych, w tej chwili jest w składzie projektu KAI, Transorienta Orchestra to się nazywa. Gra na santurze, to bardzo trudny instrument perski, taki pierwowzór fortepianu europejskiego. Mieszka w Lublinie i to parę razy, gdy piliśmy wino, to właśnie jak go zapytałem, tak żeby go jakoś przycisnąć, czego mu najbardziej żal, to mówi tylko tego, że nie mogę w każdej chwili pojechać do Iranu. Ja mam z kolei w rodzinie taką sytuację, że w Szwecji mieszkający przesympatyczni ludzie od pokoleń, jest już któreś takie pokolenie, które słyszy tylko od rodziców i dziadków, jak to fajnie w Iranie było, mimo że musieli stamtąd uciekać, bo to była taka stara emigracja, ale ci młodzi ludzie, mimo że już właściwie są i wnukowie i tak, i chcieliby tam pojechać, po prostu pokazać ten kraj swoim, za cholerę nie są w stanie tego zrobić. No to jest dokładnie to, o czym mówię. No, to jest taka słabość tych ludzi, którzy mieszkają u nas, być może także w Szwecji, że część tej emigracji, decydując się na ucieczkę, raz na zawsze zamknęło sobie powrót. No więc liczę na to, że jeśli ta odwilż nastąpi, to ona też nastąpiłaby w tym obszarze możliwości odwiedzin Iranu przez Irańczyków mieszkających poza Iranem. A ile jest prawdy w tym, że to jest kraj, który ma broń jądrową? Nie wiem, Jarek. Jakbym to wiedział, to pewnie pracowałbym gdzie indziej. Bo to zwykle jak czymś straszyć w odniesieniu do Iranu, to tym, że oni mają broń jądrową, jak będą chcieli, odpalą, do widzenia, pójdziemy wszyscy w dym. Stąd pytanie właśnie, na ile to jest prawda, na ile to jest wygodne, być może także dla Zachodu straszak. To ja sobie wtedy zadaję pytanie, a dlaczego Iran miałby nacisnąć ten guzik? Z jakiego powodu? Bo chce zgładzić świat? Nie. Irańczycy nie są głupimi ludźmi. Jeśli oni nawet mają broń atomową, to tak naprawdę oni chcą fakt
nie wiem, być może istnienia tej broni, wykorzystać na potrzeby swojego kraju, żeby coś zyskać na tym, a nie po to, żeby naciskać. To, że na Kremlu jest podobny guzik, to też nie po to, żeby go naciskać, tylko żeby straszyć. Tak, żeby straszyć, więc ja myślę, że to absolutnie o to chodzi. Czy oni mają broń atomową? Nie mam zielonego problemu. A to jest dla nich problem, bo dla świata jest, a dla nich tam na miejscu, czy to jest coś oczywistego? Dla nich to nie jest w ogóle problem. Dla nich to jest takie oczywiste przekonanie, że skoro, nie wiem, Chińczycy mają, Rosjanie mają, no Stany Zjednoczone mają, jesteśmy niezależnym państwem, więc jeśli mamy pieniądze na program naukowy, żeby iść w tym kierunku i też osiągnąć taką technologię, to dlaczego nie? Mówisz, że to nie jest głupi naród, więc przewrotnie trochę zapytam. To są młodzi, wykształceni ludzie, uniwersytety na fajnym poziomie. Czy oni mają też taką potrzebę, że gdyby te granice im otworzyć, to oni nagle wyemigrują, żeby móc studiować na lepszych uniwersytetach? Ale oni emigrują. Ci bogatsi, z bogatszych rodzin, oni wszyscy studiują gdzieś w Londynie, w Paryżu, w Niemczech, nie mają z tego problemu, z tym problemu. Mało tego, wracają potem po tych studiach i pracują u siebie. W szczególności w takiej sytuacji jest grupa zawodowa lekarzy, którzy w większości wszyscy, Jedzicy mają fantastycznych lekarzy. W większości kształconych albo w Stanach Zjednoczonych, albo w najlepszych uniwersytetach medycznych w Europie. Oni wracają i pracują u siebie, ponieważ lekarzom w Iranie bardzo dobrze się powodzi, szczególnie w sekcji operacje plastyczne, która jest bardzo modna i bardzo popłatna w Iranie. Ja w swojej książce piszę o tym. Tak. Ale one są, przeżone są przepiękne. One są przepiękne, to natomiast wiesz co, problem jest z nosem. Przy czym to one i oni, bo faceci też to robią, oni sobie to wymyślili. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Irańczycy mają takie piękne orle nosy, oni, mężczyźni, choć nie wszyscy, też mają takie nieduże niektórzy, ale to są w ogóle rzeczy, te nosy to są opisywane w poezji perskiej, klasycznej i tak dalej, i tak dalej. Brwi, które Iranki mają takie czarne i powinny stanowić łuk według poezji, no to też już to inaczej zupełnie wygląda. I nagle społeczeństwo sobie wymyśliło, znalazłem chyba na to odpowiedź, wymyśliło sobie, że te nosy są niefajne i wszyscy na potęgę robią sobie operację noska. W dodatku wygląda to jeszcze o tyle komicznie, że w Europie, szczególnie w świecie celebryckim, jak sobie zrobisz jakąś operację czegokolwiek, a w szczególności twarzy, to właśnie uciekasz, zamykasz się, wiesz. Jak tam, nie wyszła, to... No, ale jak wyszła, to też. Zamykasz się gdzieś tam przez jakieś 2-3 tygodnie ciebie nie ma, wszystko się zagoi i tak. A tu sytuacja jest taka, że robisz sobie operację i natychmiast wychodzisz z tym plastrem na ulicę. Jesteś gość. I jesteś gość, bo pokazujesz, że cię stać, stary, stać mnie na operację nosa. I mnóstwo jest takich facetów na skuterach, na motorach i tak dalej. Dziewczyn młodych, czasami tam po 18-19 lat chodzą, wszyscy z tymi plastrami po prostu, bo zrobią sobie operację plastyczną. Ale odpowiedzią na to pytanie moim zdaniem jest po pierwsze moda, a dwa pokazanie statusu społecznego, że stać mnie na taką operację. A to więcej jest średniej, jest tam w ogóle średnia klasa jakaś taka, 30 parę lat zdolni, bogaci, czy jak to działa? Jest, ja znam kilku takich. Są nawet bardzo bogaci niektórzy. Jak to działa, nie odpowiem ci na to pytanie, bo to wiesz, trzeba by mieszkać w Iranie, żyć z nimi na co dzień, a nie tylko przez 2 tygodnie albo przez miesiąc, raz na, nie wiem, 2 czy 3 lata, więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast rzeczywiście, szczególnie w Teheranie, widać, że ta średnia klasa jest dosyć zamożna, a takim wymiernym dowodem na to, na który zwrócono mi uwagę, bo ja nie patrzyłem, było to, że Irańczycy mówią, zobacz w tych korkach, patrz, wszystko to są maszyny tak-tak. Maszyny tak-tak, czyli to są samochody tylko z kierowcą. Że kiedyś było tak, że w takim samochodzie, nie wiem, albo się podwoziło kogoś, albo była rodzina, albo mąż jechał z żoną. W tej chwili jest tak, że żona ma swój samochód, mąż ma swój samochód i jakby oddzielnie sobie jeżdżą do pracy. Więc myślę, że to jednak jest świadectwo zamożności, biorąc pod uwagę ten 110% podatek. No, wiesz. Jasne. Pytajcie, jeśli chcecie. Jest mikrofon, który... Mogę, przepraszam, tylko dam mikrofon, dobrze? Proszę bardzo. Jak to wygląda z fotografowaniem? Czy tam w ogóle wypada wyciągać aparat, czy jak na przykład się chce sportretować ludzi, to
To zależy, to gdzie. Unikać tego. W Persepolis musi pani nawet fotografować i. No tak, tak, tak. Wiadomo, że miejsca, w sensie zabytków. Młodzi ludzie bardzo chętnie sami się fotografują, jakby nie ma takiej potrzeby. Rzeczywiście wskazana by była taka delikatność. I ja to robię na zasadzie takiej, że jeśli trafiamy gdzieś na stary bazar i znajdziemy jakiś taki nieduży zakład z zanikającym już zawodem człowieka, który naprawia dywany i widać, że on ma 70-80 lat, to wypada spytać, czy można mu zrobić takie zdjęcie. Na 99,9 on odpowie, że oczywiście tak. Natomiast jeśli się nie zapyta, to będzie to traktowane jako taki nietakt, że on tu jest przy pracy, ma swoje lata, a jemu się robi zdjęcia bez jego zgody, więc jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, to proszę zapytać i ja myślę, że to rozwieje. Jest to zabronione albo... Nie, oni też mają aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, lubią fotografować. Tak. A jeszcze mam takie pytanie a propos języka. Jeżeli na przykład ktoś decyduje, że chce tam pojechać indywidualnie, o ile to jest w ogóle możliwe, to czy nie znając perskiego poradzi sobie? Poradzi sobie. Nie wszyscy mówią po angielsku, ale młodzi ludzie mówią po angielsku. Na pewno na zasadzie tej takiej choćby podstawowej komunikatywności. Mogą być problemy ze starszymi taksówkarzami, a to wtedy wystarczy mieć na karteczce napisany jakiś adres, gdzie ma nas zawieźć i nas zawiezie. To nie jest jakaś wielka bariera, bo nawet jeśli ktoś, kogo zapytamy o coś, nie zna angielskiego, to natychmiast w tym tłumie znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pomóc. Ale tego problemu, bo rozumiem to pytanie takiego, że nie wiem, lądujesz w Maroku, wyjmujesz aparat i już jesteś trochę intruz, to tam tego problemu nie ma, tak? Możesz go mieć wyjętego. Wiadomo, że jak chcesz przyłożyć spust, migawki i tak dalej, to zapytać warto, a najpierw najlepiej pogadać, a później robić, ale nie jesteś kimś przestępcą tylko dlatego, że go masz przy sobie wyjętego. Nie, nie, natomiast jesteś wtedy absolutnie turystą, od razu rozpoznawalny. Jeśli chcesz się mieszać w tłum, wtopić trochę, to nie można ale pokazywać aparatu. Ale to jest na zasadzie, hello my friend, I have a special offer for you? No. Nie właśnie, dlatego że Irańczycy nie są Arabami. O tym, mimo że mnie się wydaje, że to jest oczywiste, to niewiele osób wie. I właśnie nawet jak się pójdzie na bazar w Teheranie, nawet na ten najstarszy, szczególnie może nawet na ten najstarszy teherański bazar, nie na te nowe bazary, tam się nikt tobą nie interesuje, dlatego że to klient ma potrzebę na tym bazarze, a nie ten dumny sprzedawca, który, nie wiem, na przykład sprzedaje garnki miedziane. Więc nawet jak w tym tłumie, w tej masie są turyści, to oni czasami są wyłapywani, ale to jest głównie wyłapywanie turystów pod kątem sprzedania im dywanu. Jakby ta uliczka sprzedawców dywanów perskich jest faktycznie w ten sposób aktywna, taki trochę arabsko-egipski, że hello my friend, chodźmy tutaj, napijemy się herbaty, ja ci pokażę fajne dywany. Nie musisz kupować, oczywiście, że tak. No, nie zgnałem przez to w Maroku kiedyś, bo nie chciałem kupić, ale nie musiałem. Natomiast to jest taka. Drugi może fragment tego bazaru to są miniatury perskie, ręcznie robione. Tutaj też wiadomo, że turyści raczej kupują takie miniatury, bo Irańczycy je mają, więc jakby w tych fragmentach bazaru możemy zostać wychwyceni, jakoś tak delikatnie nagabywani, ale nie to, że ktoś będzie ciągnął za rękę i koniecznie musisz. Nie, jak stanowczo się powie, że nie, no to nie, bo Irańczyk ma swoją dumę. Natomiast w innych częściach to nawet nikt się nami nie zainteresuje. Irański kawior rzeczywiście jest najlepszy na świecie. Ja nie wiem, czy jest najlepszy na świecie, ale jest pyszny. Jest bardzo dobry. Ten z Morza Kaspijskiego jest fenomenalny. Drogi, tak samo w Iranie drogi jak... Znaczy w Iranie pewnie jest tańszy niż na świecie ten irański kawior, tak, ale jest pyszny. Jest. Szósta się zbliża, więc zmierzam powoli do kuchni, ale jeśli macie jakieś pytanie, siódma, przepraszam, to proszę. Czy pan spotkał Hakabatiego? Nie. A on jest rzeczywiście jeszcze, ten zawód funkcjonuje? Wie pani co, śmiem podejrzewać, że może nie, dlatego że mój ukochany sprzedawca garnków miedzianych właśnie zamknął swój zakład na starym bazarze, bo dzieje się to samo, co u nas się dzieje. Jest po prostu zalew różnych rzeczy z Chin, to wszystko jest tańsze. Szczególnie w Iranie. Pamiątki są made in China. Też. Może się tak zdarzyć i tu radziłbym ostrożność. Ja oczywiście znam sklepy, które są autentyczne, ale naprawdę coraz więcej chińszczyzny jest w Iranie z różnych względów i tu przestrzegałbym, żeby taką większą czujność mieć niż zwykle, no bo też czasy się pozmieniały i jak mówię, niektóre zawody się kończą i kaligrafowie już ich w zasadzie nie ma, tak naprawdę miniaturzyści na palcach dwóch rąk można policzyć, w Isfahanie jeszcze rzeczywiście oni funkcjonują, ale młodzi się nie garną do tego zawodu, więc... Może Hakabati jest jakiś
opowiadający historię. Dniami, godzinami, kiedy tłum przychodzi. Storytelling, no to ty tak storytelling, jedna, tak, jedna z najstarszych, jeden z najstarszych zawodów świata, tak, ja ale nie ma. Być Hakawatim, więc to jest dla mnie. Nad Wisłą? Tak. Słuchaj, ja, dlaczego nie? Tak, tak. Nie, chyba mam wrażenie, że pierwszy raz, to byłem przecież gdzieś na studiach, chyba na drugim roku studiów byłem w Iranie, to jeszcze w Isfahanie. Widziałem na tym placu Nakhchat-Jahan. W tej chwili został już tylko z takich zawodów związanych ze słowem, to zostali tacy starsi panowie przed zabytkami różnymi, na przykład w Shirazie przed grobowcem Hafeza. Starsi panowie z papuszkami, które wyciągają karteczki z różnymi wierszami, które interpretują życie. To taki zawód jeszcze został, ale on już tam... Znaczy można z nim pogadać, ale on nie opowiada tak ciekawie. Jeszcze mam pytanie o główne różnice takie międzykulturowe w biznesie. Co warto wiedzieć, umawiając się na spotkanie biznesowe? Czego na pewno nie robić? W biznesie. Odbyłem kilka takich rozmów, w sensie w charakterze tłumacza. Mam wrażenie, że jedna wizyta dzięki mnie skończyła się w ten sposób, że biznesmeni nie stracili mnóstwa pieniędzy. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że w biznesie w szczególności Irańczycy mają taki zwyczaj, już sobie biorę, Irańczycy mają taki zwyczaj, że jeśli dobijają targu, a my mamy im do zaoferowania coś, to oni chcieliby, żebyśmy najpierw zbudowali, a potem nam zapłacą. Czyli na przykład jeśli rozmawiamy o tym, że zbudujemy dzielnicę mieszkaniową w Teheranie według projektu, który mamy, to Irańczycy najchętniej rozliczą się po budowie, już jak wszystko stoi, co oznacza, że z tym rozliczeniem może być kłopot. I generalnie na pieniądze trzeba uważać po prostu, a tak to bardzo sympatycznie się z nimi negocjuje. Słucham? Czy są kobiety w biznesie w Iranie? Czy to jest taka dominacja męska raczej? Dominacja męska. To jest zdecydowanie dominacja męska jednak biznes. Chyba, że mówimy o takim biznesie... Nie, jeden z moich znajomych ma jakieś 120 km od Teheranu. Takie, trudno to nazwać, rancho. No takie ogromne siedlisko, nie wiem, 20 hektarów w górach to jest położone. I oni tam sobie po prostu mieszkają, natomiast jego żona prowadzi stadninę koni. Prowadzi przejażdżki konne gdzieś tam w góry, uczy jeździć konno. Natomiast jeśli w tym sensie mówimy o tym, czy kobiety są w biznesie, to w takim charakterze też. Natomiast na tych szczeblach takich gospodarczych, rządowych i tak dalej w zasadzie nie. Proszę bardzo. Za jakie trzy rzeczy najbardziej pan kocha Iran? Za język. To liczymy na jakąś próbkę. Który tak. To jest właśnie zawsze to samo. Niech pan coś powie po persku. Halcikie Michoj, mam tu tam Forci Bagian. Niech zgadę to było, co mam powiedzieć? Nie, powiem cokolwiek pani zechce, powiem pani po persku. Ale było blisko. Język perski, bo ja mam taką dziwną absolutnie przygodę z tym perskim, ponieważ zacząłem studiować troszkę przez przypadek iranistykę. I ja też opisałem to w książce, żeby już się nie powtarzać, ale w takim miłym gronie z przyjemnością powtórzę. I ja byłem białą kartą, jak zaczynałem iranistykę. To znaczy, ja nie mam żadnych korzeni irańskich, nie mam, nie wiem, mój ojciec nie jest Irańczykiem, ani babcia, ani nikt w poprzednich pokoleniach. Może jakieś wieki wcześniej, ale to nic o tym mi nie wiadomo. A więc zacząłem naukę od podstaw jak wszyscy, nie znając kompletnie języka. Alfabet, tak, pierwsze słowa, jak masz na imię, tam gdzie mieszkasz, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda i tak dalej, i tak dalej. I na koniec pierwszego roku, nie ukrywam, że trochę pomagałem sobie angielskim wtedy, ale sprzedałem turbinę do cukrowni we Wrocławiu, Irańczykom. Po roku nauki, na drugim roku nauki zacząłem jako tak zwany boczny tłumacz tłumaczyć rozmowę MSZ-owskie. Po trzecim roku studiów już tłumaczyłem wszystko i zwariowałem. W związku z tym po czwartym roku studiów pojechałem do Afganistanu, nie wiedzieć po co. Ale wracając do tego języka, nie wiem o co chodzi. To jest... połowa mojej grupy nie skończyła tych studiów z różnych względów. Także językowych, bo im ten perski nie odpowiadał. Mnie odpowiada idealnie. Ale on jest trudny, tak? To dlatego, no więc moim zdaniem nie. Wszyscy mówią, że trudny. A moim zdaniem nie, dlatego że... wiele się trzeba domyślać z tego języka. On jest zupełnie inaczej skonfigurowany.
I czasami nawet nie wiemy, czy w kontekście jest mężczyzna, czy kobieta. To dopiero gdzieś tam później się okazuje. I też jest fajna taka zależność w języku, bo to pamiętam zawsze, jak jeszcze pracowałem jako tłumacz, to wszyscy tak przez jakieś pierwsze 10-15 minut patrzyli na mnie z takim niedowierzaniem, że ja to chyba jakiś taki słaby tłumacz jestem, bo cicho siedzę. A idea jest taka, że w języku perskim, to też jest łamane i to mi się podoba w tym języku, ale trzymajmy się gramatyki, orzeczenie pada na końcu. Więc jak rozmówca buduje wielokrotnie złożone zdanie, to ja muszę czekać na to orzeczenie, które gdzieś tam będzie na samym końcu. I wszystkim się wydawało, że ten mówi już tyle, a ten milczy. No i to takie kulisy tłumaczeń. I też nauczyli mnie jednego, że poczucie dowcipu Irańczyka i Polaka są kompletnie inne. W związku z tym próby tłumaczenia, szczególnie na oficjalnych kolacjach, dowcipu jednej strony i drugiej strony, nie kończyło się salwami śmiechu specjalnie. W związku z tym wpadłem na pewien pomysł i otóż opowiadałem zupełnie inne kawały. To znaczy, jeśli strona polska mówiła jakiś dowcip, który był dla nas śmieszny, to ja tamtym opowiadałem jakiś nowy perski, który usłyszałem. I w drugą stronę tak samo, bo ten dowcip Irańczyków był niezrozumiały i wszystko się zgadzało. Ci się śmiali. Mamy to właśnie był język perski, a i zapytała o trzy rzeczy, o których... Trzy rzeczy. Język perski, jeśli chodzi o Iran, przebogata historia, o której nikt nie pamięta, a jest bardzo ciekawa moim zdaniem. I takie hasło może górnolotne, ale przyjaźń. To znaczy w Iranie jest bardzo łatwo się zaprzyjaźnić. To nie chodzi o taką przyjaźń typu właśnie Egipt czy gdzieś tam, tylko jeśli się z kimś spotkamy i dostąpimy takiego zaszczytu, że on już nas do domu zaprosi, ugości i nawet tam będziemy mieszkać, to nawiązują się takie naprawdę bardzo silne więzy przyjaźni, które w moim przypadku trwają już dziesięciolecia. Nieważne, czy Wahid mieszka w Kanadzie, czy ktoś tam w Szwecji, czy ktoś w Niemczech, to po prostu funkcjonuje. A czwarte, no to one są piękne. No. Artur Orzech, bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Za ten pierwszy raz. Jeśli mogę was prosić o brawa dla naszego gościa, to będzie mi bardzo miło, że się zdecydował. Mamy nadzieję, że to będzie początek cyklu tak naprawdę i że w tym miejscu z publicznością właśnie, ale także z państwem przed, właśnie cały czas chcesz mówić przed telewizorami, ale przecież telewizja się skończy za chwilę, więc przed telefonami, tabletami, komputerami, gdziekolwiek. Jedźcie do Iranu, kochani, naprawdę w sensie turystycznym, że przepiękne, bo jest co zwiedzać, jest co robić. Naprawdę weźcie poważnie pod uwagę te narty, bo Jarek widzę, że się śmieje. Weźcie poważnie pod uwagę narty, bo to troszkę właśnie ten śmiech to jest taki, jak rozmawiałem ostatnio z Kostkiem Juriadisem w radiu, a o rzeczach muzycznych, bo reaktywował Humana i tak dalej, i tak dalej. I zadałem mu na końcu takie pytanie, najpierw tam społeczne o Greków, że co tam jest, a potem zadałem mu takie pytanie, gdzie oczekiwałem dosyć prostej odpowiedzi. Powiedziałem, słuchaj, a w tym roku na wakacje do Grecji to gdzie trzeba pojechać? A on się tak zasępił i powiedział, wiesz co, na wakacje to jedź na narty, na północ. Tak, się okazuje, że w Grecji można też jeździć na nartach. Mam siostrę, która mieszka w Grecji, cudowne miejsce. No, także do Iranu też na narty. Narcie? Uruchomiłeś lawinę. W jakim sensie sprawdza? No, że czy nie okłamała na granicy, że ona idzie na narty, rozumiesz? Czy czasem jest polską agentką, która zrywa szafran? Nie, bo oni wszyscy wiedzą, no. W tym sensie, że jak otrzymuje pani wizę na lotnisku czy gdziekolwiek... Zaczipowana jest już pani? Tak, to w tym ośrodku, gdzie pani deklaruje, gdzie będzie mieszkać, to tam już jest ktoś, kto wie, że pani przyjedzie, a jak pani nie przyjedzie... Dokładnie. Musisz wykupić 100 zjazdów i tak dalej, nie ma wyjścia. No. Nie. Jednak jest bardzo silna w Iranie. No rzeczywiście mają do perfekcji opanowane te sytuacje takie wywiadowcze, ale też takie stricte życiowo wywiadowcze, że oni wiedzą, co się dzieje. I z drugiej strony też poczta pantoflowa jest bardzo mocna. To znaczy, jak wejdziesz... Ale to nie jest donosicielstwo? Nie, to jest taka informacja, że jak wejdziesz tym wejściem na bazar od strony innej niż dywany, to ci od dywanów bardzo szybko się dowiedzą, że ty tam wszedłeś i ktoś po ciebie wyjdzie. Tak.
To piękna puenta. Artur Orzek, mam nadzieję, że to dziękuję naprawdę bardzo. Będzie miły początek cyklu i będziemy tutaj przynajmniej raz w miesiącu się spotykali i mogli sobie o podróżach rozmawiać, a Państwo będą mogli to zobaczyć i tu na żywo w Auli Business Link przy Mokotowskiej 1 w Warszawie i na GoForward.com. Dziękuję partnerom, że to się udało i transmisją online w Intomowi i Business Link. No i do zobaczenia. Artur Orzek, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. I to jest nagrane i będzie można Nie, to sobie odtworzyć jeszcze. To było live, ale będzie można odtworzyć. Będzie tak. Można. I dlatego telewizja się kończy.